Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, na czym polega operacja Bake Normals. Jest to operacja związana z bejkowaniem, ale dotyczy pewnej takiej dosyć ciekawej własności obiektów, jaką jest geometria. No i teraz, aby pokazać, na czym to polega, przejdźmy może do jakiejś małej sceny. Dodam sobie zwykłego plane'a. I teraz ten plane, jak wiemy, to jest płaska powierzchnia, która ma swój wektor normalny. Ten wektor normalny jest teraz zwrócony w kierunku dodatnim osi Z, ale można będzie łatwo to zmienić, jeżeli na przykład przetnę ten plane na dwie połowy i podniosę tą środkową część. Teraz, jeżeli wyświetlę normalne za pomocą klawisza N w narzędziach i zakładki Display Normals, jest tutaj coś takiego jak Mesh Display i polecenie Normals Face, w tym momencie widzę takie dwie niebieskie kreski. Te kreski to są właśnie normalne do powierzchni. Normalna jest to taki wektor, który określa, w którą stronę powierzchnia jest zwrócona, ponieważ powierzchnia ma stronę jedną i drugą. No to jedna z nich jest górą, a druga dołem, albo jedna jest zewnętrzną, a druga wewnętrzną powierzchnią i tak dalej. I teraz położenie tych wektorów można utrwalić w teksturze i tekstura wtedy powierzchnie, które mają dany kolor na swoich normalnych, będzie deformowała w odpowiedni sposób. Aby to pokazać, potrzebujemy co najmniej dwóch plane'ów. Jeden z nich niech będzie domyślny i niech będzie z mapowaniem UV i z teksturą też domyślną. A więc dodaję sobie edytor UV, dodaję nowy obrazek. Już jest. I teraz potrzebny będzie mi drugi plane. Drugi plane dodaję w trybie obiektowym, podnoszę go troszkę wyżej. I teraz zrobimy sobie taką operację, która polega na tym, że geometrię, która będzie na tym górnym plane zmieniona, utrwalę w teksturze, która już jest dodana do tego dolnego plane'a. Jest to dosyć prosta operacja, ale dosyć ważna, ponieważ korzysta się z niej na przykład we wszystkich prawie grach 3D, po to, aby przyspieszyć obliczenia. Nikt tak naprawdę nie liczy prawdziwych szczegółów powierzchni, aby wyliczyć, jak rozdziela się na niej światło, tylko oszukuje za pomocą tekstury. Więc teraz podzielę sobie tą górną powierzchnię na kilka fragmentów, na przykład w ten sposób, i niektóre z tych wierzchołków w jakiś tam sposób mniej lub bardziej sensownie powyciągam do góry, tworząc takie malutkie piramidki. Inną część wierzchołków mogę wepchnąć pod spód, a najlepiej gdybym włączył sobie tryb edycji proporcjonalnej i wybrał losowe deformacje, a wtedy będę mógł pociągnąć te wierzchołki, tworząc takie coś dziwnego. Taką, powiedzmy sobie, dziwną powierzchnię. Ta powierzchnia ma teraz pewne fałdy, więc aby nie było to tak bardzo losowe, część tych wierzchołków zaznaczę i po prostu wyciągnę do góry już bez trybu edycji proporcjonalnej. Na przykład w taki sposób. Teraz jeżeli popatrzymy sobie na tą powierzchnię, to ona oczywiście ma zmienioną geometrię. Pewne wierzchołki są wyciągnięte wzdłuż kierunku osi Z, być może pewne byłyby powyciągane wzdłuż osi X albo osi Y. Różnie mogłoby to być w takim ogólnym przypadku. W naszym przypadku zmieniliśmy tylko oś Z, ale nie szkodzi. I teraz można sobie wyobrazić, że nie chcemy mieć tak wysokorozdzielczego mesha, który używamy w renderowaniu, bo trwa na przykład to zbyt dużo czasu. A więc można spróbować zrobić taki motyw, żeby w tym plane zapamiętać, w którą stronę przesunęły się które wierzchołki. A więc na przykład jakiś tam punkt przesunął się w osi Z, jakiś inny przesunął się w osi X i tak dalej. A następnie możemy tą informację zapamiętać w kolorach, które dodamy do tekstury. I kolor czerwony będzie pamiętał przesunięcia w osi X, kolor niebieski w osi Z, a kolor zielony zapamięta przesunięcia w osi Y. W tym momencie taka tekstura powinna później przy renderowaniu podpowiedzieć Blenderowi, w którą stronę mają się poprzesuwać poszczególne wierzchołki na płaskim plane, ale światło wtedy będzie wiedziało, jak się na nim ma rozpościerać. I taki motyw można zrobić, używając właśnie operacji Bake. A więc teraz przesunę troszeczkę bliżej ten swój plane, do mojego plane'a, na którym mamy tą czarną teksturę. Górny plane, proszę zauważyć, nie ma żadnej mapy UV, nic się tutaj nie pojawiło. Na dowód tego można też kliknąć na przykład View Maps, nie ma tutaj nic. Nie jest istotne, czy ta górna warstwa wysokorozdzielcza ma jakieś tekstury, czy nie ma żadnych. Mogę dodać nawet subsurfa tutaj, aby było troszeczkę więcej geometrii. To nie ma znaczenia. Natomiast znaczenie ma to, że dolny plane ma dodany przeze mnie mapę UV i ona jest związana z teksturą. I teraz
W zakładce Bake w panelu Render muszę wybrać sobie Bake Normals. Jeżeli to zrobię, to w tym momencie pojawiają mi się różnego rodzaju opcje. Mam na przykład coś takiego jak Bake from Multires. W tym momencie nie mam tutaj modyfikatora Multires, więc ta opcja nas na razie nie interesuje. Chodzi o to, że można po prostu bake'ować geometrię z takiego fajnego modyfikatora, który przypomina troszeczkę Subsurf, ale można go rzeźbić. Mam także bake'owanie w przestrzeni Tangent. To jest to przestrzeń, która jest związana bezpośrednio z kształtem obiektu i ona się nie będzie zmieniała, jeżeli obiekt na przykład przesuniemy albo przeskalujemy. Natomiast można bake'ować również w przestrzeni kamery, tak jakbyśmy patrzyli z kamery na ten obiekt, albo w przestrzeni związanej ze światem, ewentualnie w przestrzeni związanej z jakimś innym obiektem. To są opcje bardzo rzadko używane, a najbezpieczniej i najlepiej, przynajmniej dla początkujących, sugerowałbym zrobić coś takiego, jest wybierać opcję Tangent. To jest przestrzeń kątów tangensowych, to już matematycznie wynika, dlaczego akurat tak. Mogę także zaznaczyć opcję Clear, ustawić margines, w zasadzie mogę na 0, ponieważ moja tekstura, jeżeli kliknę, to widać, że jest rozwrapowana do samych krawędzi obrazka i w tym przypadku akurat nie potrzebuję marginesu. I teraz, żeby wybejkować geometrię, muszę nacisnąć przycisk Bake, ale na razie odznaczę opcję Selected to Active, aby zobaczyć, jak to w ogóle będzie działało. Naciskam Bake, no i w tym momencie widać, że cała moja tekstura zrobiła się niebieska. W tym momencie kolor tej tekstury to jest kolor wypadkowy wszystkich trzech składników RGB. Jeżeli włączę sobie wyświetlanie narzędzi przez klawisz T, to mam tutaj takie próbniki kolorów jakby. I teraz widać, że na histogramie barw wszystkie kolory, czyli red, green i blue, ustawiły się idealnie po środku. Jeżeli wybiorę sobie na przykład kolor czerwony, to widać, że stoi po środku. Tak samo kolor zielony, tak samo kolor niebieski. Słabo go tutaj widać. Jest to jakby taka uśredniona wartość wszystkich kolorów, wypadkowo widzimy jakiś tam niebieski. Tak samo na panelu, w którym mam jakby waveform pokazany w różnych ustawieniach jasności, widzę, że pewne modele kolorów rozrysowują mi składniki CMY na różnych wysokościach i takie trzy składowe mam w obrazie. Nawet gdybym chciał wypróbkować sobie jakąś linię, na przykład w kanałach RGB, to mogę kliknąć guzik Sample Line, a następnie kliknąć gdzieś w rogu obrazu i narysować linię, która mi narysuje przekrój barwny na ukos przez cały obrazek. Widać, że niebieskiego jest najwięcej, ponieważ to jest jakiś kolor odniesienia, a cała reszta, czerwony i zielony, są troszkę niżej. Czerwony kanał to jest połowa dokładnie, zielony to jest połowa, a niebieski jest większy. I on jest większy dlatego, że w mojej sytuacji tutaj mam przesunięcie w kierunku Z, już teraz jakieś tam nałożone. Dlatego to nie jest taki składnik, który miałby wartość dokładnie 0,5, stąd cały niebieskawy odcień. Nie przejmując się tym, zaznaczę teraz swój obiekt, który jest zdeformowany geometrycznie, tą naszą bogatą, wysokorozdzielczą, wypasioną geometrię, a następnie drugi obiekt, na którym chcemy tą geometrię wypalić. Tak to wygląda. Zaznaczony jest jako pierwszy ten, który ma wysoką rozdzielczość, a jako drugi ten, który ma niską rozdzielczość. W tym momencie mam zaznaczone dwa obiekty i aktywnym obiektem zaznaczonym jest ten drugi obiekt, ponieważ kliknąłem go jako ostatni. I teraz muszę włączyć opcję Selected to Active. W tym momencie bajkowanie będzie się odbywać z zaznaczonego obiektu do obiektu aktywnego. W związku z tym spodziewam się, że dostanę mapę wypukłości tego obiektu górnego na obiekcie dolnym, w teksturze tego dolnego obiektu. Naciskam przycisk Bake. No chwilę trzeba poczekać i już mam elegancką mapę kolorów. Ponieważ przesunięcia są w niektórych kierunkach silniejsze niż w innych, to siła poszczególnych składowych jest również inna. Dlatego nieraz dostaję kolor czerwonawy, nieraz niebieskawy, nieraz zielonkawy. Wygląda to bardzo ładnie i dostarcza ładnych kolorów. No i teraz tak, co z taką mapą wypukłości, czy też mapą normalnych można zrobić? Ktoś mógłby zapytać. Sprawa jest bardzo ciekawa. Mogę zrobić taką rzecz, że na przykład wyświetlę sobie na moim planie, tym niskorozdzielczym, taki efekt świetlny, jakby on był pofałdowany, mimo tego, że on będzie nadal płaski. Można to zrobić w taki sposób, że włączam sobie widok teksturowany, no i widzę od razu swoje kolory tutaj. Natomiast żadnych kolorów nie widzę na tym górnym planie, więc na razie wcisnę H, aby go ukryć, albo go po prostu przesunę. Odsunę go na bok, przesunę go troszkę niżej, tak aby stał obok, po prostu dla porównania. I teraz, aby można było wyświetlić sobie, w jaki sposób światło operuje na obu tych obiektach, należy włączyć sobie wyświetlanie w modelu GLSL.
Włączam GLSL i już widać, że jeden obiekt ma rzeczywiście wypukłości, bo one pochodzą z geometrii, a drugi żadnych wypukłości nie ma. No ale to jest już wina tego, że do tego obiektu nie dodałem tekstury UV jeszcze. A więc tą teksturę otrzymaną w tym miejscu muszę dodać. I teraz dodaję nowy materiał do obiektu, na razie nie było żadnego. Ten materiał zostaje ze standardowymi ustawieniami, a w samej zakładce tekstur dodaję nową teksturę. I ta tekstura to powinno być Image or Movie. Wybieram sobie image z mojego obrazka. Ten obrazek nazywa się Untitled 001. I w tym momencie widzę elegancko kolor. No i ten kolor jest oczywiście w podglądzie widoczny, także nie ma tutaj żadnego problemu. Myślę, że to jest rzecz całkowicie zrozumiała. Natomiast mnie interesują wypukłości. Jak wiadomo, wypukłości to dobra rzecz. Więc teraz w Image Sampling muszę zaznaczyć opcję Normal Map, aby Blender wiedział, że ma używać mapy normalnej, tej, którą przygotowałem sobie przed chwilą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, muszę włączyć mapowanie UV. Widzę już, że od razu mi się tutaj układ kolorów zmienił. I trzecia rzecz, to muszę wyłączyć kolor, a włączyć w geometrii mapowanie normalne. I teraz mam obiekt, który zachowuje się prawie tak samo, jak ten, który ma wysoką rozdzielczość. A najlepsze jest to, że są w nim tylko cztery wierzchołki. W tym momencie moja tekstura udaje geometrię, udaje rzeczywiste deformacje w obiekcie na podstawie tej mapy barwnej i dzięki temu mam elegancki podgląd czegoś, co wydaje się wypukłe, a wypukłe wcale nie jest. Najlepszy motyw jest taki, że jeżeli wezmę światło i przybliżę do tego obiektu, to ten obiekt będzie na światło reagował. Więc może ustawię sobie to światło troszkę niżej, ściągnę je wzdłuż osi Z, proszę zobaczyć, jak to wygląda z góry. Jeżeli będę światło przesuwał, to światło będzie się fizycznie, elegancko zachowywało, rzucając cień z różnych stron na obiekt, zależnie od tego, jak został on oświetlony. I w przypadku tych dwóch tekstur tak naprawdę nie widać większej różnicy, jeżeli patrzę z góry. A więc po co używać wysokiej geometrii, skoro można używać czterech werteksów i mieć obiekt bardzo nisko rozdzielczy. Moim zdaniem jest to ekstra sprawa i dlatego często się korzysta z niej w różnego rodzaju grach. Gra zamiast renderować na przykład w tym przypadku 289 wierzchołków, może renderować tylko 4 wierzchołki, oszczędzając na czasie. Dlatego te gry wyglądają tak fajnie, chociaż wiemy dobrze, że to wszystko jest oszustwo. To jest baking mapy normalnej, dopiero widać pod kątem, jak spojrzysz, że to jest oszustwo. No i ten baking jest przydatny właśnie do takiej rzeczy, żeby pokazać wypukłości tam, gdzie tak naprawdę ich nie ma. Oczywiście podczas renderowania sceny te wypukłości będą mapowane rzeczywiście tak, jak powinny być mapowane, więc jeżeli teraz zrobiłbym render, teraz ustawię sobie tylko kamerę, to będę miał ten efekt widoczny w całej, że tak powiem, rozciągłości. Może spojrzę troszkę bardziej z góry, aby widok był trochę bardziej spójny. Na przykład tak. Proszę bardzo, tak wychodzi mój render. Oczywiście bez tej tekstury miałbym plane'a nadal płaskiego. Mogę wyłączyć teksturę w panelu tekstur, wtedy nie będzie ona miała wpływu i dostaję elegancką, płaską powierzchnię. Oczywiście nie o to chodziło. Ale w ten sposób można wybejkować wypukłości i to jest przydatna technika wtedy, kiedy próbujemy zrobić model, który naprawdę musi być wysoko rozdzielczy, a nie mamy zasobów, aby tą wysoką rozdzielczość obsłużyć. W ten sposób można zrobić na przykład zmarszczki na ludzkiej skórze, można zrobić powiedzmy sobie jakieś szczeliny w korze drzew, albo nawet coś takiego jak nierówności na piasku na plaży, czy spękanie w jakimś murze. Okej, myślę, że tyle tematów wystarczy na razie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.